Szczególnie powinien dotrzymywać słowa. Ja miałem z Państwem ostatnie spotkanie w grudniu, padał śnieg, wszędzie to wspominam i tym, co żeście mnie urzekli, drodzy Państwo, to, żebyście przyszli. Ja myślałem, że Wy nie przyjdziecie, abyście tak pięknie mnie zaskoczyli. I już wtedy powstał pomysł, że kiedy to będzie gotowe, będziecie pierwszymi moimi oficjalnymi gośćmi. Jako pierwsi zobaczycie to, co gdzieś tam było w naszym świecie marzeń jeszcze do niedawna, a dzisiaj jest już czymś, co jest bardzo realne. Ja chciałbym, żebyśmy sobie ze spokojem przeszli po wszystkich pomieszczeniach. Państwo jesteście bardzo cenni, bo widzieliście, jak wyglądało to jeszcze kilka miesięcy temu, jak wygląda dziś. Potem spotykamy się już na końcu naszej, że tak powiem, podróży po świecie marzeń. Spotykamy się na dobrej kawce, na ciastku, żeby sobie porozmawiać. Jest oczywiście tak, jak w grudniu jest ze mną też pan dyrektor. Panie dyrektorze, prosimy o kilka słów o samej przychodni. Więc ja tylko troszeczkę w taki krótki rys historyczny. Jak Państwo wiecie, ten stary barak, który jest z tyłu za Państwem, powstał w 1978 roku. Był on wybudowany i postawiony za pana dyrektora Łacińskiego, nie wiem, czy Państwo go pamiętacie. Tutaj się zaangażował w to bardzo, bo na pewno osoby, które znają historię szpitala od samego początku, od 1986 roku, wiedzą, że poradnie specjalistyczne jako takie, pierwsze, te, które były pierwsze, to były na pierwszym piętrze tutaj w budynku głównym szpitala, gdzie była pediatria. I stamtąd zostały tymczasowo przeniesione tutaj do tego baraku, który miał stać kilka lat. Jak Państwo wiecie, minęło 34 lata, tak? No, czyli kilkadziesiąt, tak? Czyli prawie ćwierć wieku, właściwie nawet jedna trzecia wieku po prostu i poradnia wreszcie, że tak powiem, przestaje istnieć. To, co Pan teraz powiedział, spotykaliśmy się w zeszłym roku w zimie i obiecaliśmy Państwu, że ta poradnia powstanie. Ona w dniu dzisiejszym już jest i będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć, jak ona wygląda i myślę, że oczekiwania Państwa, nie tylko Państwa, ale naszych pacjentów głównie, będą takie, jak sobie, że tak powiem, oczekiwaliście. No proszę Państwa, ja powiem zupełnie szczerze, nie blefując, że dzisiaj we mnie jest i jutro też będzie mnóstwo radości. Mówię jeszcze jutro, bo potem już następny dzień będziemy myśleć o nowych zadaniach. Natomiast bardzo nam zależało, mnie osobiście, że nie może być różnicy między prywatnym gabinetem a gabinetami państwowymi. Musi być ta różnica zatarta i cieszę się, że to się udało. Zadbaliśmy o wyposażenie, zadbaliśmy o estetykę, o kwiatek, o obrazek, żeby tu ktoś, kto przychodzi chory, żeby choć trochę się uśmiechnął, że jest jasno, a nie, że jest ponuro. Ja mam taką cichą nadzieję, może się łudzę, ale chciałbym, żeby ta usługa medyczna ze strony lekarzy, żeby też była adekwatna do tego, w jakich warunkach będą pracować. Ja Państwu powiem, na każdym stoliku zauważycie, lekarze mają przygotowane odołówka, po komputer, wszystko jest przygotowane, także macie prawo Państwo wymagać naprawdę na wysokim poziomie usługi. Chociaż ja wiem, że za chwilę będzie dobrze, Panie Rajski, ale ile w kolejce trzeba do kardiologa czekać? Ja wiem o tym, ale to nie zależy akurat, my o to walczymy, to nie zależy od całej polityki, jeśli chodzi o całą politykę zdrowia w naszym państwie. Natomiast dzisiaj co? Dzisiaj cieszę się, że Wy jesteście i że się udało. Zapraszamy. Jeszcze powiem. Tak. Ja chciałem w imieniu Uniwersytetu, Panie Starosto, podziękować, serdecznie podziękować, że faktycznie można powiedzieć, cieszymy się z tego szczególnie, że to słowo dane zostało dotrzymane i z tego, co widzimy na zewnątrz, nie chcę uprzedzać i wyprzedzać faktów, ale robi wrażenie. Robi wrażenie naprawdę bardzo miłe, przyjazne, tak jak Pan Starosta powiedział. I sądzę, że na koniec, jak już będziemy mieli chwilę właśnie takich rozmów, że jeszcze parę pytań do Pana Starosty będziemy mieli. Między innymi, proszę się przygotować, jakie są propozycje odnośnie pierwszego piętra, bo Pan Starosta tutaj powiedział, że tylko parter jest zagospodarowany. A ja na to pytanie jestem przygotowany. Chodzi o odpowiedzi. Bardzo proszę, wejdźcie Państwo.
W centralnym punkcie naszej nowej przychodni jest to rejestracja. Jak Państwo widzicie, jest to rejestracja na miarę XXI wieku, otwarta dla klienta, czyli dla naszych pacjentów. Nie jest to to, co było w starej przychodni, że była to kanciapa, gdzie ani dziewczyny nie mogły pomieścić, ani pacjenci właściwie w godnych warunkach nie mogły być rejestrowani i przyjmowani. Jest to punkt centralny. Cała architektura przychodni jest oparta na, można powiedzieć, na kole. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj poszczególne pomieszczenia, jak Państwo zobaczycie, z tej strony wejdziemy i z tej strony wyjdziemy. Po kolei tutaj wszystkie gabinety, ja Państwu w skrócie powiem, które są, bo jak Pan teraz to powiedział, że wszystkie przychodnie specjalistyczne, czyli całe te 12, które są w starym baraku, przeszły tutaj do nowego pomieszczenia. Przeszła również, przeszedł zakład medycyny pracy, ten, który też jest w baraku. Będzie tutaj też zlokalizowany w niedalekiej przyszłości rezonans magnetyczny. Będzie przeniesiony punkt pobrania krwi, to co Państwo na pewno część zna, w holu głównym szpitala, bo w tych takich warunkach no też urągających, że tak powiem, zdroworozsądkowi, ale też ten punkt pobrania tutaj będzie. I będzie tutaj zlokalizowany też terenowa stacja krwiodawstwa i krwiolecznictwa z Kalisza, ten, który jest w budynku tu na parterze koło pogotowia. I oczywiście będzie sklep medyczny, także dla osób, które będą potrzebowały zaopatrzenia medycznego czy jakiegoś sprzętu paramedycznego, oczywiście ten sklep za chwilę Państwo zobaczycie. I będzie oczywiście też bufet, gdzie będzie można coś sobie zjeść, poczytać gazetki, tak żeby sobie ten czas uniknąć i tutaj się nie nudzić. Ja myślę, że tak nawzajem będziemy się uzupełniać. Pojawiło się, zwróćcie Państwo uwagę, tam gdzie stoi mój system, tam już nie stoi, pojawiło się nowe logo. To logo tego krzyża w różnych kolorach możecie Państwo zobaczyć na każdym kroku. Również te grafiki, które są na ścianach, są powiązane, te kropeczki, to jest cały czas nawiązanie do tego nowego loga. Ja myślę, że każdy, kto przychodzi, to ważne, żeby spojrzał sobie tutaj. Tutaj macie Państwo duży plan poradni, gdzie możecie wszystko zobaczyć, gdzie co się znajduje i proszę zwrócić uwagę, że kolory poszczególnych specjalności, na przykład neonatologia jest w kolorze turkusowym, chirurgia w kolorze niebieskim, to ma odzwierciedlenie w napisach na drzwiach, czyli po kolorach możemy dojść, oczywiście należałoby najpierw od planu rozpocząć gdzie co, ale każda przychodnia, każda specjalność ma, czy grupa specjalności ma inny kolor, żeby łatwiej się tutaj było poruszać. Co jest też bardzo istotne, proszę Państwa, to Panie by mogły powiedzieć, że to, co jest tam za ścianą w tych szafach, to jest już nie te regały, które były i te szuflady, co były wcześniej, tylko są, proszę Państwa, już nieco nowocześniejsze rozwiązania. I drogie Panie, bo Wy na to zwracać uwagę, od razu mówię, jak nie chcecie krytykować, że są sztuczne kwiaty, to faktycznie są sztuczne, choć wyglądają jak żywe, bo w tych ciemnościach żywe by się nie utrzymały. Do wszystkich pomieszczeń można pochodzić, także są tam Panie też pielęgniarki. To pierwsze pomieszczenie to jest pomieszczenie pielęgniarki, która przygotowuje wstępnie pacjenta, który następnie w tym drugim pomieszczeniu, tam otwartym, bo tutaj jest takie pomieszczenie techniczne dla pani koordynującej tutaj działalności personelu medycznego, takie z prawdziwego zdarzenia. I tam jest pod numerem 3 jest pomieszczenie, jak Państwo widzicie, przy każdym gabinecie jest mała tabliczka, gdzie jest napisane, jaka to jest pora dnia i kto przyjmuje w jakich godzinach. Także pacjenci będą dostali 10 dni pod numer pokoju i z kim będą mieli do czynienia. Następne pomieszczenie jest to co Państwu mówiłem, punkt pobrań i laboratorium. Tak, także tutaj w warunkach wygodnych będzie można sobie krew pobrać na zlecenie kurierka, kierownika, laboratorium. Tak? Dobrze. Na zielono jest to poradnia neonatologiczna, czyli dla noworodków i poradnia neurologii dziecięcej. Proszę sobie wejść z pełnym wyposażeniem dla tych dzieci, które wymagają. Tutaj mamy gabinet zabiegowy czysty i tutaj widzicie Państwo, jest też SAK. Jest przyrząd do koagulacji ran, także to jest w pełni wyposażony też. Tutaj chirurg ogólny dla dorosłych będzie sobie mógł pracować, gdy taka potrzeba będzie. Ale jeśli można, zrobimy tak. Pan doktor nas zaprowadził dla dzieci, tak. Dla starszych, a dla nas? To co? My jesteśmy w pewnym wieku, także... Grupa jest zdrowa, także to jest tylko, że tak powiem, będzie się oraz poradnia reumatologiczna.
zdecydowanie. I tutaj na końcu, po prawej stronie Państwo widzicie, to kompleks przeznaczony dla stacji krwiodawstwa, która też tutaj na dniach będzie się przenosić z tego budynku głównego i tu już do końca jest to przeznaczone dla tych osób, które będą tutaj oddawać krew i będą tutaj załatwiane przez nasze panie pielęgniarki. I tu ich umieściliśmy, też przekazali środki finansowe na wyposażenie i miasto i wszystkie inne. I też PGNiG-ę udało nam się ustrzelić tam na dole, też nam dali pieniążki, także to można było takim wspólnym wysiłkiem to zrobić. Koszt całego, żeby też koszt całego przedsięwzięcia jest 6 800 000, przy czym w tym jest i projekt, i budowlanka, i wyposażenie. Także to jest wszystko, także to tyle kosztowało, ale myślę, że warto było to zrobić, w końcu to jest jeden z największych powiatów. Poczekamy za panem dyrektorem. Tak, ustawcie się panie. Tak. Z drugiej strony też ma i będzie wiadomo, gdzie jesteśmy. A jeszcze wszyscy co? Nasza wycieczka już dobiega końca. Ja myślę, że przychodzicie Państwo tutaj bardziej w charakterze zwiedzających niż tych, którzy, ale jak już się trafi, to chciałbym, żebyście Państwo byli leczeni w dobrych warunkach. Ja mam, podobnie jak w zeszłym roku, zakończyliśmy dobrą kawą, dobrymi ciastkami, dzisiaj też to zrobimy. Natomiast może tutaj, jeśli by były, bo Geniu mówiłeś o pytaniach, jeśli by było jakieś pytanie, to może dobrze, żebyśmy sobie w tych warunkach odpowiedzieli. Czy jest jakieś pytanie? Bardzo proszę. Czyli jest jedno konkretne pytanie. Proszę Państwa, tak, ja żegnałem się z Państwem. W zeszłym roku mówiłem, że trzeba mieć marzenia. Kiedy zaprosiliśmy z panem dyrektorem do góry, to marzenie się spełniło. I tak, to marzenie się spełniło. Ja tym się będę cieszył dzisiaj, jutro. I nie mam zamiaru, jak to młodzież mówi, bujać się tym przez całe 2 lata do końca kadencji, tylko mamy następne marzenia. To jest oddział kardiologiczny, to jest klub nauczyciela. Między innymi, to jest przecież jeszcze droga, która duża droga, zadanie inwestycyjne, które rozpoczęliśmy już, to jest droga Świdniki-Psary. Także tych marzeń mamy. Natomiast nie chcę uprzedzać faktów, ale mogę powiedzieć, że no, na wiele, wiele procent, prawda, nie będę dokreślał, bo pewnie matematycy są i potem nie rozliczą, na wiele, wiele procent jest szansa na to, że w przyszłym roku i też będziecie pierwsi, zostaniecie zaproszeni do góry na oddział kardiologiczny, jest szansa, chyba że taki oddział powstanie. Natomiast póki co, proszę mi wierzyć, nie blefuję, to mówię z głębi serca, cieszę się, że wy jesteście pierwszymi gośćmi, którym mam przyjemność tutaj podjąć i to jest taka rekompensata za tą zimową wyprawę. Zanim będziemy gośćmi pana starosty, czyli skorzystamy z prawy zaproszenia, ja chciałem w imieniu nas wszystkich serdecznie podziękować panie starosto i powiedzieć, że ta grupa, która dzisiaj ma tą możliwość zwiedzenia po raz pierwszy, to jest taka grupa reprezentacyjna, czy reprezentująca uniwersytet, ponieważ duża grupa wyjechała na wycieczkę do Hiszpanii. Nie wszyscy akurat też mogli uczestniczyć w tym, czyli zainteresowanie jest bardzo znaczne. Natomiast po wypowiedziach i pominach widać, że wszyscy są zszokowani tym, co tutaj zobaczyli, w sensie pozytywnym, bardzo, bardzo mile. I chciałoby się powiedzieć to, co na początku powiedział pan starosta, że żeby wreszcie również w NFZ-cie były te warunki, które spotykamy w gabinetach prywatnych. A co do góry, to sądzę, że jak pan starosta dotrzymał słowa, jeżeli chodzi o dół, to jeżeli chodzi o doposażenie w tej górnej części tego obiektu, żeby nie było wątpliwości. Kolega Eugeniusz postawił mnie w sytuacji bez wyjścia, żeby rozładować atmosferę. Zapraszam na kawę. Thank you.